Czy my chcemy dobrze dla chłopców, czy chcemy martwić się stereotypami, ponieważ to jest taka sytuacja, gdzie musisz wybrać jeden. Nie? No i co? Dzień dobry, dzień dobry wieczór. Witam serdecznie. Nowy rok, a polityka taka sama, więc jesteśmy, więc pogadajmy o niej, zobaczmy, co się zadziało w polityklandii i innych rzeczach. Zaczynamy. Ale najpierw przedstawię sobie wspierające na patronie PLR Lindel. Ale słuchajcie, chciałem z Wami przez chwilę porozmawiać o czymś, co obejrzałem tuż przed streamem. Jestem bardzo ciekaw, co Wy na to, szczególnie, że, duża, że, że większa część mojej widowni to, 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 to mężczyźni, więc jestem ciekaw waszej, Waszego zdania. Zarówno zdania na takim pierwszym impulsie, jak i zdania, jak rozwinę temat. Bo to są takie, takie myśli, które z mojej perspektywy są super ciekawe i ja lubię o takich rzeczach rozmawiać, a, a, a jednak, nie? No, więc generalnie, porozmawiamy rozmawiamy o mężczyznach w najbardziej w najbardziej oburzający możliwy sposób. To znaczy, gotowy no na to, żeby w ramach dbania o dobrostan mężczyzn wysyłać chłopców do szkoły rok później. To jest myśl, która, która jest dla mnie fascynująca, powiem szczerze. No. Autentycznie jest to coś, o czym w życiu bym nie pomyślał. Pierwsza reakcja dla mnie była taka: Oh no! Oh no! Nie denerwuj mnie. Nie, właśnie to nie jest pomysł wymyślony na kiblu. Widzisz? Widzisz, bardzo ciekawa sprawa. To jest pomysł, pomysł e, gościa, który napisał książkę o tym i który napisał, napisał książkę, jak mężczyźni zaczęli zostawać w tyle, jak, co, co można z tym zrobić. Nazywa się Richard Reeves i to jest jeden z powodów, dla którego jest to, że jest to myśl, która mnie bardzo, bardzo zaciekawiła, bo jeszcze się z nią nie spotkałem i, i jakby cały czas mielę to. Natomiast y, może to być faktycznie coś, co, 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 co ma wartość. I już, już wam tłumaczę, o co chodzi i dlaczego. Czyli co, chłopacy są gorsi? To, co postuluje ten facet, co mnie po prostu bardzo ciekawi, to jest to, że ponieważ kobiety zaczynają dojrzewanie średnio dwa lata wcześniej niż mężczyźni, bardzo dużo rzeczy związanych z dojrzewaniem ma wpływ na to, jak myślimy o naszej przyszłości, jak myślimy o tym, na przykład, co warto, co, 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 co warto robić, to moment, w którym kobiety i mężczyźni są na tym samym, w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o na przykład rozumienie wartości edukacji i tego, co ta edukacja długoterminowo może im przynieść, jest, jest przesunięty. On postuluje cały szereg rzeczy. Natomiast jedną z rzeczy, które, które powiedział, ja uważam, że to jest bardzo bardzo ciekawa myśl i, i zachęcam do nieodrzucania jej, tak wiecie, impulsywnie na zasadzie nieco za bzdura. On po prostu wychodzi z założenia, że ten rok nie robi różnicy w kwestii rezultatów, wiecie, ekonomicznych, a może robić e, wielu mężczyznom, młodym mężczyznom różnicę pod, 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 pod kątem tego, jakie decyzje będą podejmować. I facet ogólnie mówi, że to, co wyniknęło z ruchów feministycznych, które były bardzo ważne, to jest to, że kobiety zaczęły nadganiać w kwestii um, edukacji, i że kiedy wcześniej było tak, że różnica między mężczyznami a kobietami była w, na przełomie lat 80. -tych, 70. -tych, na poziomie około 13%. Ilościowo na korzyść mężczyzn, tak teraz jest 15% na korzyść kobiet. Kiedy okazało się, że po prostu kobiety mają większą swobodę w decydowaniu o swojej przyszłości, o swoim rozwoju, to obierają ścieżki, które właśnie chociażby w kwestii tych decyzji edukacyjnych są dla nich lepsze. I trzeba szukać sposobów na wyrównanie tego, i facet. Pacjent powiedział, że na korzyść mężczyzn przemawiałaby także zwiększenie edukacji zawodowej, to znaczy położenie większego nacisku na edukację zawodową, to znaczy, żeby ta edukacja zawodowa, przysposobienie do zawodów były, otrzymywały większy nacisk, większą troskę, tak żeby ci mężczyźni byli bardziej kompetentni też. Natomiast no, odhacza też wiele takich bardzo standardowych rzeczy, typu na przykład zachęcanie mężczyzn do tego, żeby zostawali nauczycielami, żeby przebywali w. Że, żeby w ogóle decydowali się na zawody opiekuńcze, ponieważ nie dość, że te zawody opiekuńcze są cały czas rozwojowe, bo cały czas potrzeba więcej ludzi do tych zawodów, i są to za, za zarówno edukacyjne, jak i, jak i opiekuńcze w sensie zdrowotne. To jednocześnie, yy, i on tam w ogóle wskazał taki, taką sytuację, że 95% chyba terapeutek to kobiety, nie? więc ten trend jest bardzo niepokojący. I facet rozmawiał o takich wielu rzeczach, gdzie, co można zrobić, żeby poprawić sytuację facetów na rynku pracy, poprawić sytuację facetów edukacyjną i szukać tych sposobów, żeby oni podejmowali też lepsze decyzje dla siebie. Nie? Jak można generalizować, że wszyscy chłopcy idą takim tempem, a dziewczynki takim? Przecież nawet płeć biologiczna nie jest w 100% binarna. Jednym może faktycznie to pomoże, a innym nie. Ale nie mówimy o indywidualnych decyzjach, tylko jest, skoro jesteśmy w stanie w sposób uśredniony zobaczyć, że średnio kobiety e, dwa lata wcześniej zaczynają dojrzewanie, to, 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 to wiemy, że, że wie więcej kobiet niż mężczyzn będzie w wieku nie wiem, 12-11 lat dojrzewać, bo to wynika ze statystyki. I są kobiety, które zaczynają dojrzewanie bardzo wcześnie. Zresztą z tego, co słyszałem, to są jakieś takie obawy, że, że, że część kobiet dojrzewa za wcześnie i że zaczynają się jakieś bardzo dziwne rzeczy rozwojowe pod tytułem dziewczynki z jednocyfrowym wiekiem zaczynają okres dojrzewania i to się nie powinno dziać, a się dzieje. No dalej rzecz jest taka, że Patrząc na uśrednione wartościnach, możemy podejmować pewne decyzje, dla, które będą dla większości społeczeństwa korzystne. I ponieważ musimy zarządzać w, 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 w większością społeczeństwa, a nie indywidualnymi przypadkami, to szukanie takich rozwiązań jest zdrowe. Mało który facet idzie z własnego wyboru na przykład do zawodówki, większość idzie dlatego, że się nie dostała wyżej, lub poznała, że sobie nie poradzi w, liceu, w technikum lub liceum. Ale w zawodówkach nie ma nic złego, mało tego, technikum też jest przysposabia przy, przy, przy do zawodu. Bo technikum też jest formą szkoły bardziej zawodowej, uczącej konkretnych zawodów. Więc technikum, tu nie chodzi o to, żeby pacyci nie chodzili do techników, nie? Znaczy, słuchajcie, jakby opieranie tego, bo widzę komentarze pod tytułem, o ale patrząc na to, jak wygląda nasz system, ale to, to wy zakładacie, że co, że, jest w, że, że, że wszystko w naszym systemie musimy zamrozić, zostawić tak jak było i podjąć tę jedną decyzję i wszystko będzie tak rozwiązane? No, no nie no, kamal. Jeżeli operujecie w ten sposób, to od razu wychodzicie z błędnego założenia, ponieważ rozmowa, czy na przykład nie dokonać takiego przesunięcia w, so, w przypadku wieku, w jakim e, dziewczynki i chłopcy, rozróżnienia wieku, w jakim dziewczynki i chłopcy powinni zaczynać edukację, i jest decyzją, która musi być dalej jedną z wielu, nie? Jeżeli mówimy o tym, że, że w celu podjęcia działań na korzyść mężczyzn mamy zrobić pięć rzeczy, to zrobienie jednej raczej nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu. To nie jest krzywdzące dla dziewczynek. Z ich perspektywy, chłopcy mają dodatkowy rok bez troskiej zabawy, dodatkowo to utwierdza stereotyp, że chłopcy są niedojrzali. No ale, to znaczy, po pierwsze, my chcemy dobrze dla chłopców, czy chcemy martwić się stereotypami? Ponieważ to jest taka sytuacja, gdzie musisz wybrać jeden. Nie? Jakby, jeżeli fa Gdyby faktycznie zostało udowodnione, że tego typu rzeczy przynoszą lepsze rezultaty dzieciakom. To argumentowanie, że to jest krzywdzące dla chłopców, no, jest bardziej krzywdzące dla chłopców niż to, że ich rezultaty edukacyjne są ewidentnie gorsze, no, postulowałbym, że nie. A trochę mówimy o takim rozróżnieniu, nie. W związku z czym myślę, że te, te też nie warto podchodzić w taki panikarski sposób. My już stosujemy różne standardy dla chłopców i dla dziewczyn, i w naszym społeczeństwie ogólnie istnieje duże przyzwolenie na to żeby stosować różne standardy dla różnych grup. Natomiast jest to z całą pewnością kontrowersyjne, dlatego że grupa ch chłopacy jest bardzo dużą grupą, tak? I, i to może wzbudzać pewien niepokój. Ale, ale wiecie, jakbym był... Ja, ja myślę, że, że przy odpowiednim podejściu do, do edukacji, e no to obawy typu, o, to utwierdzi stereotyp, no, stają się, stają się bezpodstawne, ponieważ nie jest tak, że dzisiaj Młodzi mężczyźni się nie biją ze stereotypami i, i nie muszą się zmagać z pewnym ich postrzeganiem, które bywa niesprawiedliwe. Zachęcałbym do zastanowienia się, na ile tego typu obawy mogą powstrzymywać nas przed zrobieniem, czy, czy może właściwie powinny nas powstrzymywać przed zrobieniem czegoś dobrego. Jak słyszę tych wszystkich ekspertów od, 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 od pigów wszelkiej maści. To ja bardzo często słyszę o tym, w jaki sposób niesprawiedliwe są dla nich kobiety. A, a tu przychodzę do was, właśnie z, z rozmową, która uwzględnia specjalne potrzeby facetów, która skupia się właśnie na tym, że być może w naszym społeczeństwie chłopacy mają specjalne potrzeby i być może powinniśmy je zaadresować. Jeżeli tą specjalną potrzebą jest zaczęcie edukacji rok później, to krzywdzące jest tego nie zrobić. Stereotypy wpływają na to. Na to Kim się stajesz? Jest bardzo dużo rzeczy, które sprawiają, które wpływają na to, kim się stajesz. Stereotypy nie są nawet w top 5, Mordo. Ale pod jakim względem będą w tyle? My nie mamy jednego rocznika, w którym wszyscy zaczynają równiutko grzecznie edukację. To nie, 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 nie działa w naszym społeczeństwie w ten sposób. Stratyfikacja społeczna, z jak, jakiej doświadczamy, mówi, że bardzo dużo ludzi zaczyna w bardzo różnych momentach swojego życia edukację. Znaczy, przepraszam, nie zaczyna, kończy bo teraz ja planuję głupotę. To znaczy, część chłopaków zacznie pracować po 16 roku życia, część, część ludzi zacznie pracować po 28 roku życia. Ten rozstrzał już istnieje, on nie przestanie istnieć, znaczy on nie zostanie zaburzony przez to, że, że wyślemy mężczyzn do szkoły chwilę później. A myślę, że jakby reagowanie paniką na takie sytuacje jest mówieniem, to co mamy dzisiaj mi wystarcza. A mam wrażenie, że jakbyście się zapytali o to, jak dobrze się żyje wielu młodych mężczyzn, to, to ich odpowiedź w, w, wcale by nie była na zasadzie to, co mam mi wystarcza. Swoją drogą nawet kwestia miesięcy. Sam jestem z grudnia. Ja byłem w klasie z ludźmi starszymi de facto rok, i to robią różnicę. Znaczy, pamiętajcie o tym, nie? Dzieciak z grudnia i dzieciak ze stycznia chodzą do tej samej klasy. I jest rozwojowo między nimi rok różnicy. Rzeczy już istnieją. To jest w ogóle bardzo dobry przykład. Nie, to nie jest tak, że, że my teraz nie, nie, nie mamy takich sytuacji. To nie jest stworzenie czegoś zupełnie nowego. To nie jest powiedzenie, że dziewczynki będą uczyły się alfabetu, a chłopaki wkręcać śrubki. No, kaman, no. Jeżeli będą później do szkoły chodzić, to większość z nich nie skończy szkoły średniej, bo planują są rodzice, którzy chcą jak najszybciej wywalić ich z domu. Bardzo ciekawa myśl, i ja rozumiem to, że istnieje presja na to, żeby że faktycznie część rodziców ma takie podejście, które jest bardzo niezdrowe, nie oszukujmy się, żeby, żeby młodych facetów albo zagonić do pracy, albo żeby ich wygonić z domu. Chociaż pamiętajmy, że po, Polacy co, jeżeli chodzi o średnią opuszczania domu, to, to 27 lat mają, więc też nie przesadzajmy, ale w przypadku rodziców, którzy uważają, że dobra, to już, już się dość po, po, pouczyłeś w tej szkole i, i teraz, to, teraz to idź zapierdalać, no to myślę, że takie rzeczy rozwiązuje się, wprowadzając do dyskusji okej, okay, możemy na przykład zaoferować jakąś ulgę podatkową, która, e, która zachęci przynajmniej część z tych rodziców do tego, żeby jednak dać ich dziecku, ich synowi w tym wypadku e, się dłużej uczyć. Nie? Może trzeba poszukać takich rozwiązań, bo no, ja słyszałem słyszałem i zgadzam się nawet z tą, te, z tą tezą, że dobrostan młodych mężczyzn jest jest ważny, nie? Czy będziemy mieć znowu edukację rozdzieloną na płcie, bo dziewczynki będą do, do przodu z programem, więc nie można do nich po prostu dołączyć chłopców. Ale to co? Między jednym rocznikiem a drugim są jakieś drastyczne różnice w liczbie chłopców? Bo jeżeli wiecie, jeżeli mówimy o wprowadzeniu dziewczynek z rocznika 24 do, do klasy z chłopcami z rocznika 25, to to nie brzmi jak, to, to nie, nie, nie brzmi jak jakiś rozstrzał. Podoba mi się to, że patrząc po Waszych reakcjach na czacie, z jednej strony mówicie, to co, to nie będzie krzywdzące dla dziewczynek, bo chłopaki będą mieli jeden rok więcej bycia dzieckiem, a z drugiej strony, o, to nie skrzywdzi facetów, bo faceci będą później kończyć szkołę. Czuł z ładnie. Tu chodzi o różnicę? Czy generalnie przesunięcie szkoły mogłoby pomóc? To no właśnie chodzi o różnicę. Chodzi konkretnie o różnicę w tym, jak, jak zaczyna się dojrzewanie u, u chłopców i u dziewczynek, nie? Każdy sześciolatek jest oceniany pod względem możliwości przystą przystąpienia do szkoły. Z tej perspektywy można by się opowiedzieć, że już tak się dzieje. Okej. Okay. Mój syn wszedł do szkoły w podwójnym roczniku, więc mieli nawet do dwóch lat różnicy w klasie. Pozabijali się. Tak, opuszczałem dom późno, ale na przykład moja matka z, z domu mnie wywalić nie chciała. Ale do pracy nie pójść, bo już mam 18 lat. Ja miałem dokładnie odwrotnie. Ja chciałem najszybciej, jak tylko mogłem opuścić mój dom. Rezultaty były niekoniecznie takie, jak mi się marzyło. Ale koniec końców ja, ja, ja dość wcześnie, ja bardzo wcześnie opuściłem dom, opuściłem dom jeżeli chodzi o statystycznego po, o bycie statystycznym Polakiem. Właśnie miałem w klasie wieczne dwa lata różnicy i powodowało to, że lepiej dogadałem się z młodszym ro rocznikiem. Czyli w klasie będą 14-letnie dziewczyny i 16 chłopcy, czyli w jednej klasie będą. No, 14-letnie dziewczyny i 15-letni chłopcy. Czy to będzie dla nich bezpieczne? Naprawdę uważasz, że rok różnicy to jest ta dramatyczna różnica w bezpieczeństwie? Ja myślę, ja myślę że nie. Czy nie można by wydłużyć edukacji chłopców? No ale tu nie chodzi o to, żeby ich karać. Nie? Tu chodzi o to, żeby z z zoptymalizować pewien mechanizm, który nie jest optymalny. Ja bym bardzo chętnie porozmawiał z kimś, kto się zna na edukacji, czy taki pomysł jest faktycznie. Mo 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 może przynieść pozytywne rezultaty, bo brzmi to bardzo interesująco. Natomiast wiecie. Ja widzę, że dużo z was albo chce po prostu być na nie, sorry, ale tak, tak czytam to, co piszecie, bo jest super nieprzekonanych do tego pomysłu, a, a, a i na, na siłę troszkę szukacie argumentów przeciwko. Ja bym zachęcał jednak do zastanowienia się, ok, czy to może mogło być coś, co mogło być fajne. Tak, tak, dobrze, macie rację. Tak, będą tylko dziewczynki ze stycznia i mężczyźni z grud... nie, przepraszam. Tylko dziewczynki z grudnia i mężczyźni ze stycznia, więc efektywnie będą dwa lata różnicy i wszyscy wszyscy młodzi mężczyźni będą mordować i pożerać te młode kobiety. Czyli na przykład tego typu tego typu uwagi pokazują mi, że na dobrą sprawę to jednak nie chcemy zajmować się dobrostanem mężczyzn, bo kiedy mówimy tylko i wyłącznie o rezultatach dla mężczyzn, to jednak musimy zastanowić się, czy oni, jak, to bardzo szybko ludzie przeskakują do, 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 do mentalności, potem oni na pewno będą chcieli skrzywdzić dziewczyny, jak, im, jak wprowadzimy różnicę wieku. Wcześniej pola siłowe powstrzymywały, a, a teraz nie będą powstrzymywały. Z, z, zobaczcie, zobaczcie jak, z jaką łatwością przychodzi części z was powiedzenie, że nie, to jest jednak kwestia, kwestia tylko i wyłącznie dobrostanu kobiet, nie? Bo jak przyjdą młode chopy, to będą gwałcić i bić, bo będą już za silne. Miałbym podejrzenie, że ktoś, może nie, że ktoś, kto mówi takie rzeczy, nie ma zbyt zdrowego spojrzenia na temat. W tych dwóch latach różnicy, powiem ci, że nie było większych kłopotów niż normalnie, bardzo fajnie młodzi ludzie z nich powyrastali i bazunia, i o to chodzi. Najważniejszym punktem w tej rozmowie nie jest to, czy, 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 czy wam się wydaje, tylko czy powinniśmy podejmować nieszablonowe decyzje, żeby szukać ro najlepszych rozwiązań? I jeżeli taka decyzja, która, która bierze pod uwagę jednak różnicę w rozwoju hormonalnym, emi mózgu i tak dalej, no jednak jest, bo może być nieortodoksyjna, ale może być ciekawa. Zobaczcie, jest to generalnie wrócenie, e, odwrócenie tego śmiesznego argumentu. Tytułem, no tak, tak, przecież dlatego mamy sport dla kobiet i sport dla mężczyzn, tylko w tym wypadku ma to jakiś cel, nie? A w przypadku sportu dla, dla, dla kobiet, bardzo często, pomijając różnice w sile, bardzo często okazuje się, że ten sport kobiecy powstał jako taki ochłap rzucony kobietom, żeby się nie, nie, nie przypierdalały, że nikt nie, chce organizować, że, że, że nikt nie chce organizować konkurencji sportowych dla kobiet. A to, że. Potem ci ludzie, którzy, którzy zarządzają tego typu sportami, nie traktują ich jako tak samo prestiżowych i na przykład odbiór medialny tego typu sportów jest dużo gorszy? Nie, co tam nieważne, nie? Im wcześniej zaczynasz naukę, tym lepiej, więc brzmi to na niekorzyść chłopców. No poza tym, co powiedziałem na początku tego segmentu, o tym, że, że powód, dla którego taka propozycja w ogóle istnieje jest związany ściśle z, z faktem, że no, niestety, ale rezultaty młodych mężczyzn mogą być właśnie kształtowane przez to, jak oni myślą o swojej przyszłości, ze względu na rozwój. I to, że ich nauka ma być, i to, że ich podejście do nauki w tym samym wieku jest statystycznie mniej poważne niż w przypadku kobiet. Przede wszystkim chodzi o to, że powinniśmy powiedzieć, jeżeli chcemy. Zadziałać na korzyść mężczyzn. Zachęcajmy mężczyzn do tego, żeby zostawali nauczycielami. Trudna sprawa, ale ważna. Powinniśmy, powinniśmy przekazywać dorosłym mężczyznom, tym, którzy być może zaczynają swoje kariery, że bycie nauczycielem jest dobre, fajne i przyniesie korzyści dla innych mężczyzn. Jeżeli uważasz, że, że, że inni faceci są spokojni i chcesz ich dobra, to jest to jedna z dróg. Powinniśmy jak najczęściej zachęcać mężczyzn do niepostrzegania przez właśnie pryzmat płciowy wielu zawodów. Od nauczyciela, przez pielęgniarza, przez wiele, wiele, wiele innych zawodów, z których mężczyźni być może się wykruszają. I kiedy dojdziemy do tego punktu, w którym faktycznie, jeżeli okazuje się, że, że, że rezultaty mężczyzn nagle są w tyłu, oni zaczynają dla odmiany nadrabiać, to wszyscy powinniśmy być kurwa szczęśliwi z tego powodu, nie? to jeśli będę mieć dra dramę na X za poruszane obecnie teatr, nikogo na X się nie obchodzę. właśnie, może by to było fajne dla dzieci, żeby chłopcy mieli większy respekt, żeby byłoby to takie intuicyjne, że dziewczynki są starsze. Może byłoby mniej dokuczania. A ja nie wiem czy to, nie wiem, nie, nie wiem czy to w ogóle by rzutowało pod tym względem, szczerze mówiąc. Ja prowadziłem zajęcia z dziećmi w wieku 6-11 i mogę potwierdzić, że dziewczynki były bardziej ogarnięte niż chłopaczki. I wiecie, oczywiście istnieje pewna część tego, co widzimy po zachowaniach dzieci, które jest, jest czysto socjalizacją. Istnieją takie aspekty i nie ma co udawać, że nie, nie, to jest albo jedno, albo drugie i koniec. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, to brzmi dla mnie lepiej niż, kurwa, propozycję Giełzaka, który by kluby dla mężczyzn zakładał, żeby poprawić ich sytuację. Nie? I szermierkę by robił. Mówię, poszukam, zobaczę, czy, czy, czy wśród jakichś publicznie występujących edukatorów są faktycznie osoby, które, które przyglądały się temu tematowi, bo jeżeli to by było coś... Bardzo chciałbym o tym porozmawiać z kimś, kto, kto faktycznie siedzi w temacie, a jednocześnie a jednocześnie może, może go, go, go głębiej znać, nie? Powiem wam, że o czymś takim to bym nawet z Majem porozmawiał. tylko on ze mną nigdy nie porozmawia. Jak mógł cofnąć czas, to z nim poszedł na pielęgniarstwo, jak słyszałem od koleżanki ile zarabia. Jeżeli istnieją jakieś różnice w, roz, w rozwoju, których nie da się samą socjalizacją zakryć, no to powinniśmy po prostu wymyślać narzędzia, które pomogą to nadrobić. No i tyle. Dokier, no. biegasz w kółko i powtarzasz cały czas to samo. Ja nie będę już podejmował tego, że nie to, nie, to nie pogłębiałoby podziałów między kobietami a mężczyznami, ponieważ w tym momencie podział między kobietami a mężczyznami polega na tym, że różnica procentowa w e, Edukacji mężczyzn i kobiet jest, jest 15% na korzyść kobiet. Procent osób zdobywających wyższe wykształcenie. I trzeba szukać sposobów na to, żeby te różnice nadrobić. Wcześniej 13%, wcześniej ta, ta różnica była na, na, na korzyść yy, mężczyzn. Czyli trzeba zwiększyć. Ale zarobki nic nie, nic nie zmienią. To jest tak, jeżeli chodzi o zarobki, to płatnych, takich punktach w zawodach, to znaczy w jakichś bardziej elitarnych szkołach albo na Najwyższych, naj, na, na najwyższych stołkach na uczelniach, bardzo często ta przewaga mężczyzn jednak istnieje. Ona nie istnieje niżej, tak? Przy tych nauczycieli, których możesz spotkać w szkole w podstawówce, jest za mało mężczyzn. I samo podniesienie zarobków nie wystarczy, dlatego że poza zarobkami, tu chodzi też o prestiż i o to, żeby nikt ci nie powiedział, że jesteś pizdą, bo jesteś nauczycielem. Coś innego się zmieniło, skoro wcześniej było lepiej dla mężczyzn. Dostęp do edukacji przez kobiety na przełomie lat 70. i 80. się zmienił, i stąd, stąd kobiety zaczęły nadrabiać te różnice. Mężczyźni wolą iść do lepiej płatnych za, za zawodów? No, ja wiem. No, dlatego tak dużo mężczyzn jeździ na Uberze, ponieważ wybierają sobie lepiej płatne zawody. Nie, mężczyźni wybierają bardzo często zawody, które po pierwsze pozwalają im się zajeżdżać w, w opór, i właśnie jedną z rzeczy, które, o których ten człowiek mówił. To jest to, że, że częścią zmiany podejścia do mężczyzn jest usunięcie tej mentalności, że rolą mężczyzny w rodzinie jest bycie breadwinerem, jest, jest bycie zdobywcą chleba, tym, który zapewnia stabilność w rodzinie, ponieważ ta funkcja już dawno nie istnieje i kobiety także muszą, ta, 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 także muszą o ten chleb walczyć, żebyśmy mieli, żeby rodzinka miała co jeść. Więc mężczyzna nie może już być tym, tym lwem, królem domu, który przynosi całą kasę. Po prostu nie da się tego w tej chwili zrobić. Jeżeli nie przewartościujemy tego tak, żeby mężczyzna był w ogóle w innym miejscu, no to nic z tym nie zrobimy. Natomiast jeżeli chodzi o podział zarobków yy, i podział prestiżowości zawodów, to zwróćcie uwagę, że mężczyźni nie tylko idą, wiecie, do tych: Uuu, jestem bogiem IT, zobaczcie, jak fajnie! Tylko to, co płaczą czerwonopigłókowcy, tak? To znaczy, zostają też śmieciarzami. Nie? I ile jest kobiet na śmieciarkach? Ile jest mężczyzn? No, jest więcej mężczyzn. Więc być może mamy jakieś dziwne, dziwne przekłamania w tym, jakie są perspektywy w ogóle dla mężczyzn i dla kobiet. Bo sorry, ale mężczyzn, którzy zarabiają źle i którzy są na dole tej, zarówno statusu życiowego, jak i zarobków, jest sporo. Pamiętajcie, nie odczarujecie zawodu nauczyciela po prostu podnosząc zarobki, dlatego że zaraz przybiegnie ktoś i powie, no tak, bo mężczyźni to, to wolą robić, a kobiety wolą mówić. <grym> a tymczasem, gdyby więcej facetów brało przykład, nie wiem, z takiego kurwa ma ma Macieja Makselona, tak on się ma Maciej nazywa, e, niż z, e, wiecie, twardych osiłków, to być może... Ten, ten, ten wzorzec przynosiłby też dobre rezultaty, no? Związaniem są pary jednopłciowe, role płciowe w takich związkach nie mają znaczenia. Jak to nie? A to nie jest tak, że jak spotykasz e, dwie lesbiki, to musisz się zapytać, kto jest burz, a kto jest Fem. A jak spotykasz dwóch gejów, to kto jest Botomem? To nie, nie działa tak, że powinniśmy się o to pytać? Na nie miałem same koleżanki, jako jedyny chłopak w klasie, jak to może nie być socjalizacja? I mean, wiecie, ja jestem filologiem, nie? Na filologii. Ja się, ja się śmiałem, bo miałem taką grupę, że jak, mnie, że, że jak nie byłeś, nie nazywaj się Kasia albo Ania, to byłeś facetem, nie? Facetów mieliśmy dwóch, w pewnym trzech, a, a dziewczyn jedenaście, nie? Czy zostawiliście już lajeczka pod, pod tym wideo? Czy zostawiliście już lajeczka, że wam się podoba? Żeby algorytm mnie kochał? Żeby algo mnie kochał? Rozważcie, proszę, zostawienie Donejcika. Za Donejcika kokowanie, Bo do, dołączcie no, do, do patronów na patronite.pl, Lindel. Fajnie będzie w części u Karolina Krowa, pojedynczej jedynej Flavius u Janek oraz Aleksander Bratkowski, dawcy pizzy na Powowoski, Ranafe, Dawid Korzyniowski, Wasadowska, Konrad Marokwu, Kaja, Eli, Karol Gryczyński, Michał Gajek oraz Michał Ruszczyk. Osoby dające kawę z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardań, Gruby Mefisto, Piotr Strzemieczny, Bartomiej, Rodzaj Dedok, Wiktor Okowski, Łukasz Puchalski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowy, Adrian Jamrozik, Maciej Dziindzki, Michał Skoczyński, Szefo, Chrysku, Behanard, Samrian, Hypatia, Erik Jakub Jack, Chris Poland, Aiden Smutny Michał, Silius oraz Maria Banani, Dawczynie Kawy, Kropsteria rozlublina, Lublina, George Soros, Bakomasa Kuba Heinrich, Miku39x, Aysia Karantifo, Proton Nowy, Tomuś Miejscowy, Smokidora, Jumkersium, Makary Jasiński, Alek, Anna Jaszczu2, Dom Egg oraz Hagnon, i wreszcie dawcy herbaty, Arkadiusz Gumiński, Pączek do Kardarycie Kardar Pecie Anty Bristler, Jakub Zzielem, Master 3000, Bonboni 3, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Zylwo, Gicoie, Marchew Zwyczajna, Tomasz Olszewski, Wiktor Zajączkowski, Adrian Rublek, Misiektaru, Miriachia XLS, Łukasz Naddam, Podkreśnik, Claudin oraz Sony Link. You guys are amazing. Wspierajcie się. Wspierajmy się. I pamiętajmy o tym, że. Dobrych ludzi jest sporo, nawet jeżeli często mówimy o złych. Do zobaczenia. Siemeczka.